czas i pora, żeby przywitać w naszym szlagierowym studiu dzisiejszych zapowiadanych gości. Łukasz Michalik, Łukasz Szołtysek. Dobrze, że tutaj się teraz te belki z podpisami pojawiają, bo dwóch Łukaszów to idzie ich pomylić. Witam chłopcy gorąco i serdecznie. Z jednej strony, z drugiej strony, proszę bardzo. Tak, czyli muzykanty. To się tu nic nie zmieniło. Moja uma zawsze gada, ja muzykanty idą kać grać. To tak troszkę obóz, nie? Panowie, żeby naszej szlagierowej publiczności nieco bardziej was przedstawić, to zaczniemy od takiej prywaty, czyli co prywatnie na co dzień robicie? Łukasz jedyny. U mnie nic się nie zmieniło od jedynostulo drogę na grubie, a oprócz kopalni, rodzina, pasja w postaci muzyki i tela. Czyli taki prawdziwy śląski zawód, ale ty też jest taki prawdziwy śląski zawód. Tak, taki słodki. Ale kery teraz, bo ja tego mam trochę, No to zaczynę i jest dużo czasu. No to słodki zawód, no to cukiernik. On już od nie wiem ilu, 20, może lot będzie. No i organista. Organista. To od ciebie, to też zależy od ciebie, jaki... Jaki ton na dom w kościele. Ja. Ale nie miałeś kiedyś tak, żeby na przykład, nie wiem, tak do szpasu zagrać księdzu coś innego? Ja miałem, ale po mszy. Jak widziałeś, że tam jakaś drep, to zagrałem. Że czuwo jednak. Czuwo, dobrze. Ja. Dobrze, to teraz czuwajcie, bo pytań na pewno nie braknie. Muzykanty razem z nami. Przyszła Hilda do kościoła i woniała na gorzoła. Baroż rzeczy i z ambony, coś to jadła za bombony. No to panowie, teraz o muzyce, bo prywatnie już wiemy, co się u was dzieje, ale muzycznie. Wiele płyt na koncie. Na razie mamy dwie płyty na koncie wydane, trzecią nagrano, nie wydano. No i dalej pracujemy jeszcze nad materiałem. Ale na ta trzecią, czy na czwórtą już? Nie, bo to jest tak, z tą płytą były takie sytuacje dosyć zawiłe, może nie będziemy tego roztrząsać, ale materiał z tej płyty jest na razie w powietrzu, więc coś na pewno z tego pojawi się na najnowszej. Dobra, czyli trzecio jest tako niby jest, trochę i nie ma, pracujemy jeszcze nad nią. Pierwsza jak się nazywała? Muzykanty grają WOM. I to nie było ćwiczone. Bo. Dobra, a drugo? Będzie impreza. Będzie impreza. To zapomniałeś. Bo to 4 lata. To już 4 lata? No, będzie 4 lata. 4 lata. A wasze ulubione piosenki z pierwszej płyty? Ulubione? Ja lubię o tacie. Z głębi serca dla taty, mamy taką piosenkę. A ja lubię o mamę. No będzie pasować. I już pasuje, wszystko się zgadzało. No i żeby wszyscy konkretnie też wiedzieli, to rodzaj muzyki, jaki uprawiacie, to... Szlagier. Szlagier. Taki stary, dobrze rozumiany szlagier. No właśnie. A co się za tym kryje, Łukasz, że stary, dobrze rozumiany szlagier? Bo próbujemy ostatnio w tym studiu w ogóle znaleźć definicję tego słowa szlagier, bo to też jest takie... No przede wszystkim dużo takich rytmów poleczkowych, walczykowych, w instrumentarium, koniecznie z syją, z jakimiś prostymi instrumentariami, bez jakichś mechanicznych, niepotrzebnych dźwięków. Choć ostatnimi czasy mamy tendencję do skręcania w taki nowoczesny klimat, ale to tak dopiero w powijakach u nas wygląda. Więc może na przyszły, no w przyszłej płycie coś tam może się pojawi, ale myślę, że ten nasz taki stricte kierunek, który my obrali od samego początku, to gdzieś tam nam towarzyszy od samego początku. A powiedz mi, Łukasz, albo jeden, albo drugi, bo 4 lata to jest dosyć kupa czasu, nie? To ile jeszcze trzeba będzie czekać na kolejną płytę? No właśnie. To wszystko zależy od pieniędzy. Od pieniędzy nie. I wiesz, my też robimy zawodowo. Więc no, każdy z nas tam albo jest w robocie, no, albo potem zajmuje się rodziną. I ostatnie lata też budował, to Łukasz też nie było czasu. Łukasz budował właśnie, też przez to my troszkę... Ale co, już żeś wybudował? Ja już mieszkam od roku. Ale jeszcze trochę wykańczania mo. A wierz mi, budowa umie wykańczać. Tak, rozumiem. I to i finansowo, i zdrowotnie. O tak. Dobrze, słuchajcie, to my nie wykończymy jeszcze tego pytania. Te pytanie niech zostanie takie półotwarte, a już za chwilę kolejne. Więc zostańcie z nami. Wiosę jadła kukułeczki, to są dobre cukiereczki. Organista dowo zna, Hilda śpiewa. Panowie, z serii pytań, które dosyć często padają w tym studiu, jedno było właśnie o ten szlagier, a drugie pytanie, no bo skoro płyta, to teraz w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest takie cyfrowe, to jeszcze dalej chcecie wydawać krążek? Czy tak jak co niekerzy artyści, co zapytanie o to, co wydadzą, stwierdzali, może pendrive? Słyszeliśmy o takich pomysłach, są nawet pomysły o wydawaniu na analogach,
bo to też wraca już teraz do łask. Tak, wraca, ale z tego co wiem od chłopców z grupy Mysłowic, to ponoć do tłoczni jest taka kolejka, żeby winyl wydać, że... No to jak się teraz zapiszemy, to ci powiem, to nam... To może kiedy zdążymy wydać ta płyta. A, to chodzi o to, że, żeby być motywacja mu być, a? Rozumiem. To wszystko przez tłocznię. Rozumiem, aha. Okay. Pierwszą płytę my wydawali, jak były kasety, a dopiero się wydała, jak były płyty, nie? Teraz widzisz, wydaliśmy drugą, jak już były płyty, zaś są pendrive'y. No nie wiem, nie nadążamy. Nie nadążamy, co będzie następne? No, właśnie się obawiam o was. Ja się o was zacznę obawiać. Ale myślicie, że ten nasz szlagierowy rynek, bo trochę jednak już loty na nim żeście są, jakby na to nie wejrzeć, myślicie, że on jest gotowy w ogóle na taką cyfryzację? Teraz już wszyscy muszą być gotowi na cyfryzację, bo tego się nie uniknie. Ja już widzę tak po tych... naszych słuchaczach, po sobie to już w ogóle, po naszych słuchaczach, ale ja widzę, że już na przykład wszystkie panie, panowie 50 plus, 60 plus, 70, każdy jest biegle obeznany w komórce, każdy sobie radzi na Facebooku, na innych mediach społecznościowych, także powoli nadążamy, nie? A co nie zmienia faktu, że te płyty zostaną w tej tradycyjnej wersji, myślę, że to tam nie zaniknie chyba. Liczycie na to, czy będziecie tak z utęsknieniem jednak patrzeć, że a moglibyśmy sobie na przykład płyta wydać, byłoby lepiej. Są tacy, co z sentymentu jeszcze kasecioki trzymią. To też by można było tak dodać. Może te płyty jeszcze potrwają jakiś czas. Zobaczymy. No, w nowoczesnych autach już teraz nie ma. No nie wejścia na płytę. No nie ma kaj wrazić. No. Jak mi powiedział jeden z artystów, no ale przecież jest streaming w radiu już teraz, to się możesz aplikacja ściągnąć i koszt do płyta też będziesz mieć. Co nie zmienią faktu, że chyba jednak ten fizyczny krążek, przynajmniej do mnie, to jest zawsze chęć posiadania tego krążka, tego autografu złożenia i zaś ta kolekcja pyk o coś powiększona. No, dlatego nas to cieszy, że dużo ludzi jeszcze tak podchodzi jak ty. Tak. Że chce ta płyta kupić, dać się wypisać. Będę drążył temat, kiedy ta płyta, nie? Kiedy? No może początkiem przyszłego roku. To taki realny, nieco. Na jakim etapie tak naprawdę ta płyta w tej chwili jest? Jakbyśmy chcieli ten materiał poprawić, co był na trzeciej, to by ona mogła wyjść już. Mhm. Ale bo materiał jest materiał na całą płytę. Ale nowych też jeszcze nie mamy ponagrywać. Są teksty, są melodie, ale jeszcze nie są nagrane. Nie są nagrane. A to taki klimat właśnie stricte muzykantowy? Taki muzykantowy, bo nie odeszliśmy od klimatu tego naszego. Od zawsze dali śpiewamy o życiu, o miłości. I tym dwugłosem często? Często. Zawsze? Zawsze. No to dobrze. Dwugłosy umieją śpiewać, o czym żeście się przekonali, jak odpowiedzi udzielają, a jak udzielą kolejne odpowiedzi, to już za chwilę. Panowie, to teraz wróćmy się do momentu, kiedy zaczynacie. Pamiętacie, kiedy to jest rok? Znaczy się... 16-lecie, 17-lecie będziemy obchodzić. Patrząc na was, to 20 kilo tymu, co najmniej, nie? No, to ja też tak zaczynam. Ale to się zmienia, bo tu tracimy, tu dodajemy, także... Tak, suma summarum. Ktoś chudniemy, równymy. 17 lot, to jest szmat czasu. Za ten czas zaczyna się też ten rynek zmieniać. Pojawiają się nowi, jedni znikają, inni przychodzą, inni trwają. Ale powiedzcie mi, jak teraz, no bo 17 lot to śmiało, no bo powiedzieć, że się są takimi weteranami trochę już też. Nie takimi... Są starsi też jeszcze. Są. Ale wbijaliśmy się rzeczywiście, jak na tym rynku tych zespołów było 50, 60. Teraz, obecnie, no ciężko mi to być. Nawet zliczyć, dokładnie. Czy nie ponad 300-400 tych śląskich stricte wykonawców. Może i tak też być, bo był, i to mogę śmiało o tym powiedzieć, że był taki moment w śląskiej muzyce, że jak żeś wszedł na górniczą emeryturę, albo nie wiedziałeś, co z życiem zrobić, to będziesz śląskim artystą i będziesz śpiewał po śląsku. Taki moment kiedyś, stąd też ten wysyp, tak mi się przynajmniej wydawało. Ale czemu o to pytam? Bo patrząc na to, że to jest 17 lot, to jakbyście teraz z tej perspektywy, jako starsi koledzy, bo może jacyś młodsi zaś będą chcieli przyjść, kiedy było łatwiej zacząć? Wtedy czy teraz? Chociaż też nie do końca. Jakbyśmy mieli ta głowa wtedy, co teraz, to by to może rzeczywiście szło poukładać inaczej. Byłoby to gdzieś bardziej rozwinięte,
No ale nie ma co żałować, bo my z muzyką, tak jak Godo, 17 lat są związani i jakoś to funguje. Nie możemy narzekać, że się nie dzieje nic. Nie było tak, że nawet pandemia nam nie zaszkodziła. Te koncerty się pojawiają, pojawiamy się wśród publiczności. Telewizję nas zapraszają, radia zapraszają. Coś jest. Coś się dzieje. No ale próbowalibyście teraz, patrząc na to, że no nie wiem, naraz się budzicie, nie graliście tych szlagierów, naraz się budzicie i godacie, dobra, próbujemy w dzisiejszych czasach. To nie wiem, jak by było. Ciężko powiedzieć, bo konkurencja jest o wiele większa obecnie niż była za naszych czasów. No dobra, to niech padnie to pytanie. Myślicie, że ta konkurencja jest? Jest. No w każdym fachu jest. Tak jak w muzyce disco polo, tak jak w muzyce rockowej. Te zespoły się namnażają. Ktoś jest bardziej na topie, ktoś jest mniej na topie. Ktoś jest ładniejszy, ktoś chudszy, szczuplejszy. Takich nie ma. Ktoś może być grubszy, ktoś może mieć grubszą brodę, gęściejszą. Dobrze zaczynamy. Dziewczyny na to patrzą. Dobrze. Te dziewczyny i chłopaki, patrzcie dalej, bo za chwilę z muzykantami będziemy klachać. Karego zaczepiła, ją by jeszcze coś wypiła. Hilda, idź do kościelnego, łączy do tam coś dobrego. Panowie muzykanci, to szlagierowy gość. W końcu będziecie 27 maja i to w Chorzowskim Centrum Kultury. Szlagierowy dzień mamy. Tam Arkadia Band prezentuje swój dwupłytowy album o znakomitym tytule AB. Dorota, rozwaliłaś mnie tym, ale okej. Okay. Najlepsze AB. No, to zobaczymy, co wybierę, bo tych piosenek jest dosyć sporo. Ale wy właśnie gośćmi Doroty będziecie. Tak, ja. Słuchajcie, to jest koncert telewizyjny. To taki koncert, kiedy tej dyscypliny jest trochę więcej zdecydowanie niż na takim koncercie, kiedy muzykanty są zaproszeni. I no właśnie, czy takie koncerty jeszcze powodują u was, że ta adrenalina idzie do góry i jest ten stres, czy jednak to taki chleb powszedni, owce szerwionki wjeżdżają, jademy! No ja żonaty od 10 lat, ja wiem, co to jest dyscyplina. Ja myślę, że ktoś mi powiedział, że wiem, co to jest adrenalina. To ty jest. Także my nie... No ja bym musiał powiedzieć, że on nie jest żonaty i nie wiem, co to jest stres. Nie. A on grał w dziesiątkach, setkach kościołów, każdy ksiądz śpiewa inaczej, on się dostosowuje. Ale tak na poważnie, to ten stres zawsze jest. Zawsze jest. Ale tu wystarczy jedna piosenka i patrzymy po widowni, czy się podoba. Wtedy to już wszystko przechodzi. Po pierwszym numerze przechodzi ten stres. No właśnie, macie jakieś takie swoje knify, metody, żeby się tego stresu trochę pozbyć. I wiecie, no wyłazicie i teraz... Okej, to puszczocie? A, rozumiem. Dobrze. Tak, to jest... Tutaj powinny paść słynne słowo mojego znanego kolegi, że nie sztuka grać na trzeźwo, bo może się jeszcze udać. To nie. Nie przesadzając, ale czasem się zdarzy, że się uda. W jakimś plenerze sołtys, który nas zamówił na koncert. Po jednym, na odwaga. Sołtysówka. Zdarzy się. Dobrze. A po koncercie to... Musicie się od sołtysa uwolnić. Bardzo gościnni sołtysowie, o tak. Tak. Słyszok, nie jedna wieś wam przepisali. Dobra, my przepiszemy kolejne pytania i kolejne pytania już za chwilę też padną. Zostańcie z nami. Dobrego do zakryski poleciała, kościelnemu dziutka dała, organista zaś do znak z Hildą śpiewa tak. Słuchajcie, długo was nie było u nas w liście, teraz pojawiacie się też z nowym numerem, a to wszystko przy okazji po to, żeby sympatykom listy się zaprezentować. I będziecie z nowością taką, chciałbym zapomnieć o niej. Tak, znaczy piosenka już nie jest nowością, bo ona od jakiegoś czasu już na rynku jest, ale z wielką przyjemnością zaprezentujemy go waszej widowni, bo to jest inny teledysk. To jest teledysk, pierwszy nasz cover. Od muzykantów. Słuchajcie, rozumiem, że tam jest tekst o miłości. Trudnej miłości. Bo tam się pojawiają też takie egzotyczne różne obrazki są, nie? Tam takie. Ja. I rozumiem, że chciałbym zapomnieć o niej, to chodzi o to, że po prostu dużo żeście na nią wydali i nic z tego nie wyszło. Zapomnijmy. Lepiej. Jak z tego wyjść, żeby było dobrze? No ja nie wiem właśnie. No jest to jeden z naszych najbardziej kosztownych teledysków, bo kręcony był w Chorwacji. Tak jak wspomniałem wcześniej, cover jest to piosenki Nadira i Moja Ljubav, takiego bardzo znanego wykonawcy, mistrza chorwackiego, Vinko Barczota. A prawa nam pomógł załatwić taki zespół Klapa Szufil, jedna z najfajniejszych klap, jeżeli chodzi o Chorwację. Zaprzyjaźniliśmy się jednym z wokalistów tego właśnie
Był sołtysem, rozumiem. Nie ma sołtysem. Zaprzyjaźniliśmy się z nim i tak właśnie ta przygoda się potoczyła. Jechaliśmy tam, nagrali i zobaczycie, ale widoki piękne. Dobra, ale powiedzcie mi, tekst jest przetłumaczony jeden do jednego z chorwackiego na polski, czy tekst jest wasz? Nie, realia troszkę są takie, że jakby to chcieć przetłumaczyć, to by się to nie bardzo rymowało. Też Chorwaci mają takie dwa kierunki śpiewania swojego takiego narodowego. Albo kochamy Dalmacja i Chorwacja, albo wszystko takie bardzo smutne o miłości. A my to musieli zrobić jednak tak troszkę przerobić na nasze realia. My nie są takimi, powiedzmy, takim gorącym narodem jak Chorwaci. Nie? Takim... Znaczy, że gorąco jest, jak patrzymy na rachunek za Chorwacja. To nam jest gorąco. Nie, ale to my to zrobili tak, powiedzmy, na nasze polskie realia, śląskie realia, my to przełonaczyli. Mniej więcej sugerując się troszkę też teksty. Dobrze. Ale jeden do jeden. To nie. Państwo już za chwilę będziecie się mogli o tym przekonać. No to co? Za chwilę z muzykantami ja się będę żegnał. Panowie, zanim wam podziękuję za dzisiejsze spotkanie, to jeszcze pytanie o ten koncert 27 maja w Chorzowskim Centrum Kultury. Szlagierowy Dzień Mamy, Kaj Arkady Band prezentuje ten swój dwupłytowy album, Najlepsze AB. Czy wy już najlepsze kąski macie wybrane? Są już wybrane? No to przynajmniej jeden, zdradźcie. Będą to takie nasze sprawdzone hity w nieco nowszych odsłonach. I to ci musi styknąć. I to musi styknąć. Niech to zostanie niespodzianką dla naszych widzów, albo dla tych państwa, co tam przyjdą posłuchać tego koncertu. A będzie się działo, bo znamy Dorota. Dorota nie robi byle jak. To jest wulkan. O, to jest ta gorąco lawa. Okej. Samiście państwo słyszeli, lepszej reklamy nie może być. Koncert 27 maja, Chorzowskie Centrum Kultury. Wy też tam musicie być. Moimi waszymi gośćmi dzisiaj muzykanty Łukasz Michalik, Łukasz Szołtysek. Ja dziękuję, chłopcy. No i co? To do zaś, nie? Do zaś. Oczywiście wszystkich. A możemy pozdrowić jeszcze? Ja proszę, pozdrówcie. Pozdrawiamy nasze rodziny, przyjaciół, znajomych, tych, co nas lubią i tych, co nas nie lubią. I tych, co nas oglądają. O, dziękujemy. Muzykanty z nami. A wy zostańcie blisko.